Jochaj, cześć, siemanku, widzę. W tym odcinku pokażę wam sposób, dzięki któremu wbijecie od 300 do nawet 400 tysięcy expa w Fortnite na dzień. Zanim ja wam to pokażę, to zachęcam was do subskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale oraz żebyście pomogli mi wbić 8 tysięcy do końca kwietnia. Mało czasu zostało, także mam nadzieję, że nam się to uda. Przechodząc już tutaj do tej mapy, o którą chodzi, no to kod macie, jak widzicie, tutaj wprowadzony. Oczywiście będziecie go mieli w pierwszej linijce opisu, także nie musicie go w tym momencie przypisać. Natomiast musicie pamiętać, żeby tutaj i końcówka była wersja 15. Następnie klikamy Enter, klikamy Graj, gra prywatna. No i let's go. No i tak, jeżeli wystartujemy grę, no to z respawnować w tym miejscu, no a następnie z tego miejsca idziemy maksymalnie tutaj do prawej strony. I tutaj, jak widzicie, mamy takie pomieszczenie. No i tutaj musimy kliknąć ten przycisk. Dostajemy w tym momencie 1000 golda. No idziemy tutaj. Tutaj musimy otworzyć te drzwi. Jak widzicie, dostęp expa. No i tutaj spamujemy tymi guzikami. No i w tym momencie będziemy dostać expa. Jak widzicie, tutaj dostaję expa. Let's go. Jeżeli, jak widzicie, przestanie wam lecieć ten exp, no to w tym momencie wychodzimy z tej mapy i wbijamy na nim jeszcze raz. Widzicie, kiedy wejdziemy sobie do kolejnego meczu, no to znowu ten exp będzie nam lecieć, no i po prostu będziemy wbijać sobie levele. No i natomiast jeżeli znowu wam przestanie lecieć tutaj exp, jak widzicie, on nam mi tutaj leci. Jeżeli znowu wam przestanie lecieć ten exp, no to wtedy znowu wychodzicie z tej mapy i wchodzicie jeszcze raz, żeby mieć po prostu jakby nieskończoną ilość expa, jeżeli na przykład potrzebujecie wbijać sobie dalej levele w karnecie bojowym. A to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ja wam pomogłem. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. Chyba że jeszcze można trochę poczekać, jak widzicie, taką minutę 30 sekund, no i również będziemy dostać dalej expa. Ale zalecam tutaj wyjście jakby z tej mapy i wejście z powrotem, żeby znowu cieszyć się kolejnym zastrzykiem punktów doświadczenia w Fortnite.